Cześć, to będzie bardzo poważny odcinek, a nosi tytuł Jak zacząć pracę w Hollywood. Dlatego ubrałam okulary, żeby poważnie wyglądać i żeby wyglądać jak profesjonalistka. Jesteście gotowi? Zaczynamy. Akcja. Jesteśmy w cyklu Droga do Hollywood. Mocno to brzmi. Moje powiedzenie to, jeżeli Twoje marzenia Cię nie przerażają, to nie są wystarczająco duże. I taki jest ten cykl. Chciałabym się z Wami dzielić tym, co doświadczam w drodze do Hollywood. I jak to zrobić, żeby również móc konkurować o role zagraniczne oraz pracować na tamtejszym rynku. Chciałabym Was dzisiaj zaprosić na rozmowę z panią prawnik, która opowie nam, jak to zrobić, żeby móc zacząć pracować w Hollywood. Nie jest to proces łatwy, ale nie jest niemożliwy, więc zasada małych kroków i krok po kroku możemy zbliżać się do swojego marzenia. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę się z Wami tym doświadczeniem podzielić. Zapraszam. Moim gościem dzisiaj będzie pani Aleksandra Michajlow, która jest radczynią prawną, która zajmuje się sprawami imigracyjnymi. Pani Aleksandro, chciałabym zapytać, dlaczego pozwolenie o pracę jest takie ważne w Stanach Zjednoczonych i dlaczego warto je posiadać, jeżeli ma się ochotę i apetyt na Hollywood? Bez pozwolenia na pracę niestety osoby przebywające w Stanach będą pracować nielegalnie. Także jest to praktycznie podstawa, żeby móc przebywać legalnie w Stanach i pracować legalnie. Także mamy w prawie imigracyjnym w Stanach Zjednoczonych około 20, może nawet 30 rodzajów wizy. Dla osób, które tak jak pani Magdo, pracują w branży artystycznej, praktycznie są dwie albo trzy opcje. W ciągu tej rozmowy możemy bardziej w szczegółach porozmawiać o tych opcjach. Ale bardzo, bardzo ważne jest, żeby mieć pozwolenie na pracę. Nie można wjechać na bezwizowym wjeździe, czyli ten visa waiver, nie można na tym wjechać i pracować, ponieważ będzie osoba wtedy nielegalnie, może zostać usunięta ze Stanów Zjednoczonych albo nie zostanie pozwolone, żeby wjechała następnym razem, jeżeli będzie się starała wjeżdżać następnym razem do Stanów. Czyli też takie studio filmowe jak Sony, czy Warner Bros., czy Universal, czy Paramount Pictures, czy obecnie nawet platformy, po prostu takiej osoby nie są w stanie zatrudnić legalnie, tak? Tak, dokładnie. Pani mnie przedstawiała, ja w tym momencie mam własną kancelarię. W mojej poprzedniej pracy w Waszyngtonie, ja jestem teraz pod Waszyngtonem, w Waszyngtonie pracowałam w jednej z największych kancelarii świata, także miała ona filie w różnych krajach i myśmy reprezentowali naprawdę bardzo sławne osoby, także do tej pory nawet oglądam niektóre filmy z moim mężem, mój mąż się cały czas śmieje, ja mówię, to był mój klient. Także tak, jak najbardziej osoby z Anglii, osoby obojętnie z jakiego kraju, nikt nie, nawet z Kanady, która jest praktycznie tutaj naszym sąsiadem i bez problemu wszyscy mogą wjeżdżać, żadna z tych osób nie może wjechać i pracować bez pozwolenia na pracę. Także tak, dotyczy to wszystkich, dotyczy to również osób znanych aktorów, bardzo znanych aktorów, którzy powiedzmy pracują w Anglii, w Europie czy w innych krajach. Muszę powiedzieć, że w Polsce jest to temat dosyć pomijany i cieszę się, że też możemy rozmawiać w języku polskim, żeby polscy widzowie nas mogli posłuchać. Dlatego jak zrobić pierwszy krok i jak swoją sytuację, czy możemy to sami robić, czy dlaczego potrzebujemy tak bardzo właśnie radcy prawnego, radczyni prawnej, żeby to pozwolenie dostać i dlaczego właśnie ten proces jest taki skomplikowany i trudno samemu o to wnioskować? Ja może opiszę, jak to wygląda w momencie tak praktycznie, kiedy klienci się ze mną kontaktują, że praktycznie zaczynają ten proces. Są na samym początku i tak jak pani się pyta, co zrobić, jaki jest pierwszy krok. Najczęściej w praktyce klienci wjeżdżają do Stanów na tym wjeździe bezwizowym, prawda? Polska jest teraz również zaliczona do tych krajów na visa waiver. Także można wjechać i dużo klientów tak postępuje, że najpierw wjeżdżają na tym visa waiver, na pozwoleniu bezwizowym,
ponieważ pozwala on, ten wjazd pozwala na zaangażowanie się powiedzmy w spotkania, spotkania biznesowe, nawiązywanie kontaktów. Także klienci na początku praktycznie, jeżeli mają powiedzmy jakieś znajomości, czy zostają przedstawieni osobom z branży filmowej, wjeżdżają na visa waiver. Mhm. Jest to dozwolone, na wizie, na wjeździe bezwizowym nie można pracować, czyli to jest praktycznie taki próg, którego nie można przekroczyć, ale można jak najbardziej zaangażować się w spotkania biznesowe, w poznawanie osób, bycie przedstawionym komuś z branży. Oczywiście musi wrócić z powrotem do Polski albo do kraju, z którego pochodzi w ciągu 90 dni. Ale te spotkania biznesowe są potrzebne po to, dlatego że w procedurach, za chwilę o tym powiemy, bo chciałabym porozmawiać bardzo o wizie pracowniczej O1, którą również miałam, i zielonej karcie, takie rekomendacje ze strony amerykańskiej są bardzo potrzebne do całej papierologii, bo muszę powiedzieć Pani Aleksandro, że jak teraz przekraczałam granicę z kopertami, to moja sprawa, mój case naprawdę dużo ważył i był bardzo bogaty w różne dokumenty. I teraz chciałabym przedstawić właśnie naszym tutaj oglądającym, jakie my dokumenty potrzebujemy i jak one się różnią między wizą pracowniczą, która jest na 3 lata, później przedłużana raz do roku, jakie prawa ma wiza pracownicza, a co jest z zieloną kartą? Tak, dokładnie. Także to był mój następny punkt, o którym chciałam opowiadać. Ten wjazd pierwszy, o którym opowiadałam, żeby wjechać powiedzmy na bezwizowym wjeździe, żeby nawiązać kontakty, jest bardzo ważny, albo ktoś może mieć już kontakty, ponieważ tak jak najbardziej Pani mówi, osoba, która ubiega się o wizę pracowniczą, która się nazywa O1, potrzebuje mieć sponsora w Stanach Zjednoczonych, czyli jest to najczęściej firma, studio filmowe powiedzmy, agent, ktoś to w Stanach Zjednoczonych będzie sponsorował. Także często, tak jak mówiłam, na tym pierwszym wjeździe osoby nawiązują kontakty. Oczywiście to nie jest obowiązkowe, można mieć już kontakty, można być poleconym. Z tym, że bardzo ważne jest, żeby mieć sponsora w Stanach Zjednoczonych. Także najczęściej klienci z takiego właśnie praktycznego punktu widzenia, to ich najbardziej powiedzmy zatrzymuje. Jeżeli ktoś nie ma kontaktów, może mieć nawet wspaniałe uzdolnienia, może mieć niesamowity talent, publikacje w swoim własnym kraju, czyli być znaną osobą w swoim własnym kraju. Ale jeżeli nie ma agenta, jeżeli nie ma sponsora w Stanach, to bardzo ciężko czy niemożliwe będzie powiedzmy postępowanie z tymi kolejnymi krokami, żeby składać aplikację na wizę O1. Także są dwa elementy tutaj, jak Pani się pytała, powracając do Pani pytania o jakie dokumenty są potrzebne. Pierwszy element to jest udowodnienie swoich własnych kwalifikacji, uznania, powiedzmy uznania międzynarodowego, uznania w swojej dziedzinie. I najczęściej to są dokumenty ze swojego własnego kraju. Drugi element aplikacji jest właśnie aplikacja sponsora, który będzie opisywał i pokazywał, do jakiej pracy zaangażowany zostanie ta osoba. To jest również krok, który często zatrzymuje te osoby, które bardzo chętnie chciałyby wyjechać do Stanów, ponieważ nie musi to być konkretna oferta pracy, może to być powiedzmy zaangażowanie się na krótki okres czasu, może być to okres na 3 miesiące. Ja na przykład pracowałam z grupą kaskaderów, to się chyba nazywa, także ich role tak naprawdę były tylko po parę tygodni, ale mieli agenta i mieli studio filmowe, które sponsorowało tą aplikację, podpisywało całą aplikację i wykazywało dokładnie, do czego są zaangażowani. Także to jest ważne. Nie można mieć powiedzmy tylko agenta, który zaprosi osobę do Stanów i powie, że będziemy dopiero szukali czegoś na miejscu. Jest wpisana w tę aplikację również, prawda? To jest osoba, która jest wpisana w wizie pracowniczej O1. Ona jest chyba wpisana również w paszporcie, że ona jest sponsorem tej osoby, prawda? Tak, dokładnie, dokładnie. Ten sponsor to może być osoba indywidualna. W momencie, kiedy my pracujemy z aktorami, często oni mają powiedzmy agentów, czyli jest to osoba indywidualna. I tak, jak najbardziej jest to dozwolone, tak, ta osoba jest wpisana na całej aplikacji, ta osoba podpisuje aplikację imigracyjną, którą się składa do Urzędu Imigracyjnego i tak naprawdę jest odpowiedzialna
pokazuje, to się nazywa Itinerary of Services. Nie wiem, jak to przetłumaczyć, ale jest to coś takiego, co powiedzmy trzeba wykazać całą listę, czym się będzie zaangażowanym w tym okresie w Stanach Zjednoczonych. A proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o listy rekomendacyjne, bo sponsor sponsorem, on jest numer jeden, najważniejszy, ale również osoby, które próbują się ubiegać, potrzebują rekomendacji też nie tylko z Polski, ale również ze Stanów Zjednoczonych i takiego swojego rodzaju listy rekomendacyjne, które mogą przekonać, że nie ma takiej drugiej osoby w Hollywood i akurat nasza aplikacja musi przejść. Tak, dokładnie. Listy rekomendacyjne są ważne. Często zajmują klientowi dosyć długi okres czasu, żeby je zdobyć i one dotyczą tak naprawdę tego pierwszego punktu aplikacji, o którym mówiłam, żeby wykazać, że osoba, dla której składamy aplikację, jest tą osobą wyjątkową, że ona jest ponadprzeciętna, że ona jest naprawdę uzdolniona. Także jeżeli ktoś, ja bym powiedziała, że jeżeli ktoś ma powiedzmy jakąś naprawdę międzynarodową nagrodę, na przykład powiedzmy w pani branży byłaby to nagroda Oscara. Mhm. Taka osoba na pewno nie musi składać listów rekomendacyjnych. Także w takiej sytuacji aplikacja jak najbardziej, praktycznie wykażemy tylko mniejsze dokumenty, bo ten Oscar mówi sam za siebie. W większości innych aplikacji, gdzie osoba być może jest znana we swoim własnym kraju, prawda? Osoba może być znana w Polsce, osoba może być znana w Niemczech, ale nie jest znana na powiedzmy takiej arenie międzynarodowej i może nie być znana i na pewno nie jest znana dla powiedzmy osoby urzędnika imigracyjnego, który będzie oglądał tę aplikację. W takiej sytuacji listy rekomendacyjne są bardzo potrzebne, jeżeli piszą je osoby znane, powiedzmy jeżeli osoby, które piszą listy rekomendacyjne są znane, to jest jak najbardziej pozytywne, ponieważ taka osoba powie, taka osoba najpierw sama się przedstawia, mówi, że jestem ekspertem, że ja powiedzmy również jestem osobą znaną i później wykazuje, że ta osoba, która składa aplikację na wizę O1 jest znana, jest warta, jest powiedzmy wiza powinna zostać wydana dla niej. Sama aplikacja również musi mieć taki list przewodni, który w naszej kancelarii jest powiedzmy, ja bym powiedziała, między 10 a 15 stron, taki list przewodni dla każdej osoby, który naprawdę opisuje wszystkie osiągnięcia, który tłumaczy, jak te osiągnięcia kwalifikują tę osobę na wizę O1. Także tak, naprawdę to nie jest wiza, którą można powiedzmy, nawet jeżeli osoba ma osiągnięcia, które można wykazać, które można powiedzmy wydrukować, w jakich filmach grała i tak dalej, jest nadal dużo powiedzmy takiej biurokracji, którą no, trzeba przejść i wtedy lepiej mieć prawnika, który w tym wszystkim pomoże. Czym się różni tak naprawdę wiza pracownicza od zielonej karty? I czy... Bo wiem, że niektóre studia nie respektują wizy pracowniczej i to było właśnie moim głównym też, może nie problemem, ale że czasami nie mogłam konkurować w castingach do pewnych ról, dlatego że nie akceptowały wizy pracowniczej. Jaka jest największa różnica między tymi dwoma kwestiami właśnie imigracyjnymi? Największa różnica między wizą O1 a zieloną kartą jest pozwolenie na pracę. Na wizie O1 pozwolenie na pracę jest tylko na konkretny projekt. Mhm. Czyli jeżeli sponsor, agent sponsoruje wizę O1 na konkretny film, jest to tylko na jeden film, czy powiedzmy na jedne zdjęcie, czy na jedną akcję. I w momencie, kiedy osoba przyjeżdża na tej wizie O1 i chciałaby zaangażować się w inne prace, nie ma na to pozwolenia. Wiza O1 jest tak naprawdę tylko na jedną pracę, na którą została wydana. Sponsor dokładnie opisuje, do czego jest wiza O1 potrzebna, do jakiego filmu, do jakiej sesji. W tym sensie zielona karta, która jest pozwoleniem na pobyt stały w Stanach, czyli nie ma powiedzmy takiego expiration day, czyli nie ma zakończenia na zielonej karcie. Można przebywać na stałe w Stanach Zjednoczonych,
i można pracować dla jakiegokolwiek pracodawcy. Czyli zielona karta pozwala nam pracować dla każdej firmy. Można mieć jedną pracę, można mieć kilka pracy naraz, można zmieniać. Studia filmowe często preferują, żeby osoba miała zieloną kartę, ponieważ wiedzą, że będzie to dla nich samych będzie to łatwiej, żeby takiego aktora zatrudnić, powiedzmy. Nie będą musieli składać aplikacji o wizę O1. A jaka jest różnica w staraniu się o zieloną kartę? Czy te różnice są znaczne? Tutaj zanim opiszę ten proces, chciałam zaznaczyć, że mówimy w tym momencie o wizach O1, czyli wizy do pracy O1 i o zielonej karcie w programie EB1A. Chciałam to zaznaczyć na początku, ponieważ... A możemy rozwinąć, co to jest EB1A? Proszę? Możemy rozwinąć, co to znaczy EB1A? Tak, Employment Based First Preference, czyli tutaj w Stanach Zjednoczonych w prawie imigracyjnym mamy 5 kategorii wizy, która jest sponsorowana przez pracodawcę, czyli EB to jest Employment Based, czyli sponsorowana przez pracodawcę. Zupełnie drugi rodzaj zielonych kart to jest Family Based, czyli sponsorowane przez rodzinę. My o nich w ogóle teraz nie wspominamy. Absolutnie. My wspominamy, tylko mówimy o zielonych kartach w programie EB1, czyli Employment Based, sponsorowane przez pracodawcę. I też nie o wszystkich, bo jest 5 kategorii EB1. Mówimy tylko o kategorii EB1 w pierwszej kategorii, First Preference. Jest to zielona karta, która naprawdę ma największe wymagania. Trzeba wykazać szczególne zdolności i osiągnięcia. Dużo, dużo ponadprzeciętne. Jeżeli wspominałyśmy wcześniej o wizie O1, na którą również trzeba wykazać duże osiągnięcia, żeby ubiegać się o zieloną kartę w tym programie EB1, standard jest jeszcze wyższy. Immigration officer, czyli osoba, która będzie rozpatrywała naszą aplikację w urzędzie imigracyjnym, będzie miała wyższy standard, czyli będzie musiała wykazać, że ta osoba jest jeszcze bardziej znana, że ma potencjał albo już wykazała potencjał w Stanach, że jest również osobą znaną w Stanach. Czy Pani Aleksandro, również potrzebujemy sponsora do zielonej karty? Czy sami udowadniając, że jesteśmy wyjątkowi, samowystarczalni, możemy sami sponsorować swoją zieloną kartę? To jest duża różnica między wizą O1 a zieloną kartą w tym programie EB1. Ponieważ w programie EB1 nie musimy mieć sponsora, czyli nie musimy mieć osoby czy firmy w Stanach Zjednoczonych, która nam aplikację podpisze, która wykaże, gdzie będziemy pracować, nie musimy pokazywać, powiedzmy, jakiejś konkretnej oferty pracy. Aczkolwiek ważne jest, i to jest duży punkt takiej aplikacji, ważne jest, żeby osoba wykazała, że będzie pracować w tym samym zawodzie w Stanach Zjednoczonych. Czyli jeżeli my pracujemy z osobą w branży aktorskiej, która jest bardzo uznana i znana w Polsce albo w innych krajach, ta osoba, jak składamy aplikację o zieloną kartę, nie musimy wykazywać, nie musimy, powiedzmy, mieć sponsora, który ją podpisuje, ale musimy wykazać, że osoba będzie pracowała w konkretnym zawodzie. Czyli w praktyce to często wygląda w ten sposób, że ona musi zdobyć albo list, albo ofertę pracy, albo jakieś namiary na osobę, która w Stanach podpisze nam część aplikacji, że osoba będzie pracowała dalej w zawodzie aktorskim. Jest to takie zabezpieczenie. Wszyscy chyba znamy sytuację czy historię aktorów, którzy marzą o tym, żeby zaistnieć w Los Angeles, żeby zacząć karierę w Hollywood, ale tak naprawdę na większość czasu, powiedzmy, pracują jako kelnerzy czy kelnerki w lokalnych restauracjach, prawda? Taka aplikacja na zieloną kartę zabezpiecza się, żeby, powiedzmy, uniknąć takiej sytuacji i nie można w ten sposób, powiedzmy, złożyć aplikacji, że faktycznie osoba jest bardzo znana we własnym kraju,
ale w Los Angeles nie miała jeszcze okazji znaleźć pracy, dalej szuka pracy, dalej chce zaistnieć i powiedzmy pracuje zupełnie nie w swoim zawodzie. Także ważne jest, żeby mieć takie zabezpieczenie, żeby mieć list, który wykaże, co osoba będzie robić. Z tym, że nie jest to sponsor, nie jest to osoba, która musi podpisywać aplikację, tylko powiedzmy wykazać, co będzie robić po zatwierdzeniu zielonej karty. Jaki jest czas w Pani doświadczeniu kumulowania sponsora, listów rekomendacyjnych, wszystkich materiałów, które również trzeba tłumaczyć na język angielski i tworzenia takiej aplikacji, od złożenia aplikacji po dostanie czy zielonej karty, czy wizy pracowniczej? Część, czyli czas, który poświęcamy na zdobycie dokumentów, to naprawdę zależy od klienta, prawda? Jeżeli powiedzmy klient stara się zdobyć listy rekomendacyjne od bardzo znanych osób, bardzo znanych aktorów, którzy są obecnie gdzieś na planie, nie mają dostępu, nie mają możliwości listu podpisać czy napisać, to często to może trwać 2-3 miesiące, zanim mamy wszystkie dokumenty zdobyte. Ja bym powiedziała, że przeciętnie w momencie, kiedy klient zaczyna z nami współpracę, zajmuje to co najmniej minimum 6 tygodni, żeby zdobyć wszystkie dokumenty. W momencie, kiedy składamy aplikację do urzędu imigracyjnego, ja wtedy przekazuję klientowi, powiedzmy, czas oczekiwania w tym konkretnym momencie. Czas oczekiwania na wizy się zmienia, zależy on od urzędu imigracyjnego i ile mają spraw w tym momencie. Także nie chcę, powiedzmy, mówić teraz, ile to zajmuje, ponieważ może to się zmienić, powiedzmy, za rok czy za pół roku, jeżeli ktoś będzie wtedy się ubiegał o wizę pracowniczą. Dla osób, które chciałyby i mają, powiedzmy, pracę w Stanach Zjednoczonych, którą będą zaczynały wkrótce, jest opcja przyspieszenia tej aplikacji. Jest opcja przyspieszenia aplikacji zarówno o wizę O-1, jak i o zieloną kartę poprzez zapłacenie dodatkowej opłaty do urzędu imigracyjnego. Dodatkowa opłata nie jest tania, ona wynosi 2,5 tysiąca dolarów, z tym, że staramy się unikać sytuacji, gdzie klient zapłaci, cała grupa dużo napracuje się, złożymy piękną aplikację, a urząd imigracyjny po paru miesiącach powie, niestety uważamy, że ta osoba nie spełnia wymagań, te kryteria nie zostały spełnione, osoba nie jest na tyle znana, żeby dostać zieloną kartę w programie EB1. Czy takich odrzuceń jest sporo? Czy osoba, która aplikuje, też jest dzięki Państwu informowana o realnych swoich szansach? Bo wydaje mi się, że też jest to bardzo ważne, żeby obiektywnie ocenić jakby sytuację swoją. Tak, jak najbardziej. Także tak to wygląda w praktyce. W momencie, kiedy my pracujemy z klientem, który mówi: ja nie chcę składać aplikacji o wizę O-1, ja chcę od razu pójść drogą zielonej karty, chcę składać aplikację o zieloną kartę w programie EB1. I w momencie, kiedy my wiemy i czujemy i widzimy, powiedzmy, potencjał, że aplikacja może być zatwierdzona, to jak najbardziej z klientem współpracujemy. Z drugiej strony w momencie, kiedy wydaje nam się, że aplikacja tak naprawdę ma 50% szans zatwierdzenia, że wydaje nam się, że nie jest ona na tyle mocna, żeby została zatwierdzona, to po pierwsze rozmawiamy z klientem i mu mówimy o tym, że jest to aplikacja droga, zarówno dla klienta, potem jest czas oczekiwania, także klient sam podejmuje decyzję. My staramy się nie składać aplikacji, której, powiedzmy, nie czujemy, że jest mocna i że może zostać zatwierdzona. W takiej sytuacji byśmy mieli rozmowę z klientem, że albo żeby poczekał jeszcze, że być może zaangażował się w inne projekty, żeby poczekał parę miesięcy, jeżeli będzie miał inną pracę, inną publikację, to zależy od zawodu też, być może za parę miesięcy będziemy składać aplikację. Także ponieważ my, pracując z klientami, wiemy, na jakim poziomie muszą być te osiągnięcia, to taki procent odmówień u nas jest mały, bo powiedzmy składamy aplikacje takie, którą wiemy, że ma szansę na zatwierdzenie,
a klientom, którzy nie mają szans na zatwierdzenie, polecamy, żeby jeszcze troszeczkę poczekali. Ja nigdy nie daję klientowi szans więcej niż 90%. Zawsze jest niestety taka możliwość, że aplikacja zostanie niezatwierdzona, zostanie odrzucona przez Urząd Imigracyjny. Chciałabym, żeby nasza rozmowa była może inspiracją do tego, że warto zapytać i warto spróbować zrobić ten pierwszy krok. Więc Pani Aleksandro, bardzo dziękuję za tę wiedzę w pigułce oraz to, że dzieje się coś takiego, że może będzie to ten pierwszy krok, jak zacząć w pracę w Hollywood dla kogoś, kto o tym bardzo marzy, bo o marzenia trzeba walczyć. Zgadzam się, bardzo pięknie powiedziane. Bardzo dziękuję również za rozmowę, dziękuję za zaproszenie. Wspaniale się rozmawiało, tak dokładnie. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, podamy tutaj kontakt do mojej kancelarii, która nazywa się Capital Immigration Law Group. Jesteśmy pod Waszyngtonem, ale pracujemy z klientami praktycznie w całych Stanach Zjednoczonych. Także dziękuję jeszcze raz Pani Magdo, było mi bardzo przyjemnie rozmawiać. Gorąco od tych informacji, prawda? Słuchajcie, nie jest to niemożliwe. Wymaga to dużego nakładu pracy, ale zachęcam Was do tego, żeby nie odkładać swoich marzeń na później. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście ze mną w tej drodze do Hollywood. Jeżeli podobał Wam się ten film, proszę zostawcie subskrypcję oraz napiszcie w komentarzach. Będę dalej relacjonowała Wam moją drogę do Hollywood. Wiem, że to bardzo mocno brzmi, ale co tam? Ma tak brzmieć. Wszystkiego dobrego, kochani, do zobaczenia.